Gość poranka. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dominik Jaroszewski, a dziś moim gościem Łukasz Rajewski. Jedziesz do Rygi na kolejną walkę, zawalczysz na gali King of Kings z lokalnym bohaterem, Robertem Skulnisem. Powiedz proszę, jaki to jest zawodnik? Solidny zawodnik, jest rok ode mnie starszy, ale ma prawie 3 razy tyle walk co ja. Poza tym to jest regionalny bohater i on jest z Rygi. Trenuje w tamtym klubie, jest mistrzem Łotwy w MMA w tej właśnie kategorii. Ostatnio widziałem walkę o ten pas, bardzo, bardzo dobra walka, 3 rundy. W ogóle to była walka roku w Łotwie w MMA w 2015 roku, więc jest na fali i tak samo jak ja. On nie przegrał od 3 ostatnich walk, ja nie przegrałem od 2 ostatnich walk, jestem niepokonany, więc no, któryś na tym przegra, któryś będzie miał popsutą tą walkę. To będzie na pewno ciekawy pojedynek. Tak, tak, będzie ciekawa walka, tym bardziej, że na pewno odczuję tą presję, bo to się tak wydaje, siedząc sobie tu w Poznaniu, mogę sobie pomyśleć, że sobie wyjdę i będzie okej. No nie, jednak poczuję tą presję i będzie to jego przewaga, ale ja mam jeszcze wiele innych atutów, które będą moją przewagą. Wiele atutów, wiele dynamiki. Powiedz proszę, na jakim etapie są przygotowania teraz? No przygotowania, to już jest taka zaraz końcówka, zostały mi 2 tygodnie, bardzo mocno przepracowałem ten okres. Teraz jeszcze wróciła reszta ekipy Ankosu, która była na obozie w Tajlandii i chłopacy mnie teraz w ostatnim tygodniu mocno dociążą. No tak naprawdę wszystko szło zgodnie z planem i mam nadzieję, że tak będzie do samego końca. Teraz zejdę trochę z obciążeń, złapię trochę szybkości i będzie dobrze. Będzie dobrze na pewno. A powiedz, jaka jest różnica pomiędzy występowaniem na galach w Polsce, a w występach i walkach na galach za granicą? No w Polsce to jestem u siebie tak naprawdę. Nawet jak jadę do innego miasta i biję się z kimś, kto jest z tego miasta, to czuję, że jestem u siebie, nie robi mi to żadnej różnicy. Jednak tam, no, czuję się tą aurę, to jest coś zupełnie innego. Tak jak pamiętam, wyjeżdżałem na turnieje międzynarodowe, na puchar jakiegoś kraju albo na Mistrzostwa Świata i nawet biłem się z kimś stamtąd, z zawodnikiem gospodarzy, to czułem tą samą aurę, mimo że nawet było, nie wiem, 100, 200, 300, tylko 1000 osób na trybunach, to się czuje. Czuć te ściany. Poprzednie 2 walki, w których wystąpiłeś, no były dla ciebie wygrane, tak jak przed chwilą nam to opowiadałeś. Powiedz proszę, jakie doświadczenia po tych poprzednich walkach wyniosłeś? No bo to były, można powiedzieć, ważne walki dla ciebie, no bo to, można powiedzieć, jeżeli chodzi o MMA, to jest cały czas w pewien sposób początek twojej drogi. Tak, no ja walczę w MMA dokładnie 16 lutego, dwa lata temu zadebiutowałem w MMA, tak więc walczę dopiero od 2 lat, już mam 6 walk na koncie. No i dopiero w tych 2 ostatnich walkach mogę się przyznać do tego, że zrozumiałem, na czym polega to MMA, o co w tym wszystkim chodzi i jaka jest moja w tym rola w tych walkach, jakie są moje atuty i jakie powinienem wykorzystywać, w jaki sposób. I no widzę, że wychodzi mi to dobrze, coraz lepiej i buduje mnie to mocno, buduje moją głowę i do tej walki wychodzę bardzo mocno wybudowany. A powiedz, czy ciężko było przestawić się na zapasy? Nie. No ja trafiłem do klubu zapaśniczego, tu Andrzej Kościelski jest głównym trenerem Ankosu i jest trenerem od zapasów. Jest też cały szereg innych trenerów. Jest też Mateusz Gutman, który był na olimpiadzie w Pekinie. Niestety przegrał 1 walkę, ale był na olimpiadzie w zapasach, więc był kadrowiczem przez wiele lat. No to są ludzie, którzy przy takich ludziach ciężko się nie rozwinąć, ciężko nie polubić tego, co się robi. Oczywiście nie chcemy wybiegać w przyszłość. Skupiamy się, ty i my wszyscy kibice skupiamy się na tej walce, która przed nami, ale to też ta walka będzie na pewno ważna, no bo ona jest takim, można powiedzieć, jednym pewnie z ostatnich przystanków w drodze ku powrotowi do KSW. Tak, KSW i też zaczynają się otwierać powoli różne inne możliwości, o których nie chcę należy mówić, bo no jeśli czegoś nie mam w ręku, to o tym po prostu nie mówię, ale myślę, że po tej walce zaczną się... To jest też poważna przygoda, bo gala KOK to jest bardzo mocna gala, oni w tym roku robią 10 gal w całej Europie, nie wiem czy na świecie, w tym jeszcze jedna będzie w Polsce na pewno. Czyli to jest potężna organizacja. To już jest bardzo mocna przygoda, bardzo mocny rywal, ale no, chce się wspinać cały czas do góry i jak na razie fajnie mi to wychodzi etapami, więc to będzie kolejny mocny etap. Oczywiście też celuję w KSW. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że gala KOK, czyli King of Kings, była w zeszłym roku w płockiej Orlen Arenie, no i tam mogliśmy oglądać twoich braci podczas walk, no ale wróćmy do ciebie. Walka jest za 2 tygodnie, a kiedy wyjeżdżasz już na miejsce, żeby się zaaklimatyzować? No dopiero w piątek, tak naprawdę powinienem już dawno kupić bilety, ale jak zawsze brakuje mi czasu i
muszę to załatwić na dniach i wylatuję w piątek, będę na miejscu w piątek. Myślę, że to jest Europa, więc nie muszę się tak bardzo aklimatyzować. Nie ma żadnej strefy, innej strefy czasowej, więc powinno być wszystko w porządku. Klimat też jest bardzo podobny, więc piątek i parę godzin w zupełności mi wystarczy. Doba do walki będzie akurat. Odejdźmy może od sportu. Czym zajmuje się Łukasz Rajewski poza tym, że jest wojownikiem i trenerem w Anko z Zapasy? No do tego jeszcze pracuję w straży pożarnej. Pracuję w obornikach, w jednostce ratowniczo-gaśniczej. No i co, no, prowadzę zajęcia w Ankosie i skupiam się mocno na swojej karierze. To bardzo ciekawe. To nie dość, że pomagasz ludziom jako trener, uznany trener stójki w Ankosie, no to jeszcze pomagasz ludziom w różnych takich sytuacjach, no, podbramkowych, takich sytuacjach losowych. Pożary, powodzie. No widocznie pomoc może nawet nie ratowanie, tylko no, pomaganie jakoś leży w mojej naturze. Nigdy nie miałem z tym problemów. Jeśli ktoś mnie o coś prosił, jeśli ktoś potrzebował pomocy, to zawsze nią służyłem. Tak więc no, tutaj też nie mam żadnych problemów. Tak to się samo toczy. A czy doświadczenia z ringu możesz w jakiś sposób przenosić do pracy strażackiej? Czy to, co wypracujesz na sali, przydaje się podczas właśnie takiego typowego ratowania człowieka? Nie. Jednak to jest coś zupełnie innego. No jednym, myślę, że takie rzeczy właśnie jak silna głowa, mocna psychika i dystans do pewnych rzeczy, to nabywałem to w trakcie. To raczej są moje rzeczy indywidualne niż to. Wiadomo, w pewnym stopniu też to wytrenowałem na treningach, ale w bardzo dużym stopniu to po prostu taki jestem. O, no to raczej leży w mojej naturze. O. No i tego życzymy, żeby to się w tobie rozwijało i żeby ta twoja natura i ta chęć do pomagania w sercu rosła. No ale przede wszystkim życzymy powodzenia na walce w Rydze już za 2 tygodnie. Standardowo przypomnijmy naszym słuchaczom, gdzie tę walkę będzie można zobaczyć nie tylko na żywo, ale i w telewizji. W telewizji będzie na pewno na żywo na Fightboxie i wiem, że też Eurosport będzie transmitował tą galę na żywo, tylko nie wiem, którą część, bo moja walka będzie chyba w pierwszej części, bo potem będzie rozgrywany turniej K1. World Grand Prix K1 do 70 kilo i właśnie szczerze mówiąc nawet nie widziałem rozpiski gali i nie wiem, którą mam walkę. Ale oczywiście ty zawalczysz na zasadach MMA. Tak, jasne, MMA, nie wiem, czy to będzie jedyna walka, bo KOK dopiero zaczyna robić takie walki. Być może będzie to jedyna walka na MMA. W takim razie, na zasadach MMA. W takim razie tym bardziej życzymy powodzenia, żeby reprezentant naszego miasta no, pokazał, jak to się robi w Polsce. No dobrze, Łukasz, to w takim razie nie zabieram ci więcej czasu. Życzę ci jeszcze raz w imieniu swoim wszystkich słuchaczy powodzenia na walce. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Jasne, też dziękuję i zapraszam do kibicowania. Tak jest, kibicuj Łukaszowi Rajewskiemu, który był moim gościem, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam, Dominik Jaroszewski. Gość poranka.